Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy was w wakacyjnej... No ty. ...prasówce. W ogóle kolan. Widzicie dodatkowe słowo i po prostu człowiek się myli już. Tranquila. Nie poznani twarzy twej, odkrój. Uszkaluj i odluj. Zaczynamy z superakiem. Super. Super rak. No mamy teraz okres rakowy. Więc wszystko pasuje, słuchajcie, a tam Queen Betty, Betty Confetti, Beata Kozidrak, no nie trzeba. I całą Beatę. Nie trzeba przedstawiać, słuchajcie, no słuchajcie, słuchajcie. W tym tygodniu połączyła się ze swoimi fanami na żywo na Instagramie. Jak mówisz, wiadomo, no właśnie nie wiem, skandal, nie dostaliśmy żadnego powiadomienia, czy coś. Zaproszenia nie dostaliśmy, a może przyszło listownie do nas, a nas nie ma teraz tam, gdzie jesteśmy zwykle. No ale nieładnie. No, nieładnie, ale słuchaj. No. Słychać było smutek w jej głosie. Super, jak to wyczuło. Czy tak było? Jakby, czy tak było? Kochani, czy byliście czy tak tam, było? Czy słyszeliście ten smutek? Czy tak było? Dało się wyczuć, że gwieździe doskwiera samotność, aż w pewnym momencie sama wyznała, że brak jej męskiego wsparcia. Pewnie. W pewien sposób jestem silną kobietą, bo wychodzę na scenę i nią rządzę, ale czy do końca tak jest? Nie wiem. I don't know, jak Eryka. Na pewno, kiedy schodzę ze sceny, to jestem bardzo delikatną kobietą, która potrzebuje męskich rąk. Potrzebuje męskich ramion. Potrzebuje po prostu... Przytulej. No ale wiesz, no, może nie każdy ma takie potrzeby. Słuchaj, no. A może, no rynkami też można wiele rzeczy załatwić. Ale w życiu trzeba sobie radzić, więc radzę sobie tak, jak to widzicie, powiedziała. Czyli jak? Czyli, ale tam był wyskoczył wibrator, czy ty? Czy tam, co no, się działo na tym live? No już nie, a co chodzi ma? Jak jakiś live sex masking. Potwierdzając, że daje sobie radę bez mężczyzny. Szybko zorientowała się, że powiedziała za dużo. Było mi bardzo miło, może za bardzo prywatnie. Sekreto. Ale taka jestem, powiedziała chwilę później nieco skrępowana, żegnając. Adios. Się z fanami. Ale jaka taka? No właśnie nie wiem, no bo nie było nas tam, no co ona robiła? Jak ale... sobie radzi? I w ogóle. Czy był? Co? Nie no, ale wiesz, no kurczę, no jak jest taki smutno, to mi też smutno teraz. Nie no, mi też tak na serio jest mi smutno, no mam nadzieję, że Betty Confetti sobie znajdzie. Jest super babką, ale wiesz tak. Jak to jest. Polskie chłopy boją się porządnej, silnej kobiety. Tak, niezależnej, które mają też pieniądze, właśnie dojrzałość. Właśnie niezależność, tak. Nie? Więc chyba, że po prostu powinna się rozejrzeć gdzieś za granicą, z jakimś... Ja mam wrażenie, że my w ogóle już o tym mówiliśmy kiedyś. Jak, to, przecież pamiętacie, ja przed tobą teledysk. Betty powinna totalnie na jakąś Majorkę czy gdzieś wyjechać i zakręcić. I założyć się, że z kilku dwudziestolatków by się koło niej zakręciło. Oczywiście, że tak. Co tym złego? Jakby nie co? Ma nic jakiś złego. Problem? Serio. Jak są pełnoletni, to jakby nie ma problemu. Dowodzik sprawdzić i. I po prostu na ten, ten jachcik i wypływamy i nie wracamy przez kilka dni. Nie, no. No i po co? Jakby słuchajcie, ludzie, jest, krótkie jest to życie, no po prostu. Bata, weź, daj spokój, już po prostu. Po co ci jakiś Kowalski? Bez sensu. To czas na trochę zapomnianą Queen, ale. Też mam, ja ją mam przed głęboko w sercu. Mm. Kasia Figura. No gdzie zapomniana Rysia, co ty... Katie Shape. Tak. Katie Shape. Katie Shape. Katie Shape, jak nic. Tak. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale ja pamiętam na przykład. Mm. Ja też pamiętam. Październik 2019 roku. Tak było, kiedyś tak było. W prasówce poruszyliśmy taki temat butów Katie Shape. Mm-hmm. Buty Katie Shape, które kupiła jakieś 400 tysięcy lat temu. Tak było. I w nich... Kozaki. Kozaki Miu Miu. Mm-hmm. I w nich co jakiś czas chodzi. No i temat powraca, zarówno Katie Shape, jak i butów. No. Ale najpierw sobie odświeżmy ten materiał z października. Dlaczego aktorka cały czas chodzi w tych samych kozakach? Pyta pani Agnieszka z Augustowa. I love this bitch, po prostu Agnieszka z Augustowa, jak się siedzi, jakąś k*****
chyba. Znowu te buty, po prostu po górę na sobie, nie? Już to o co chodzi? 30 lat. Wyślę pocztówkę do Rewi. Dokładnie, nie? Dowiedzieć się o co tu. Pani Katarzyna nie kupuje nowej pary butów na każdy sezon, ani na wielkie wyjścia. Z ażurowymi kozakami, które kupiła w 2008 roku, w zasadzie się nie rozstaje. W ciągu 11 lat wystąpiła w nich 8 razy. Można być modnym starym. Co? Ostatnie zdanie. Można być modną starym. W starym jakby ubraniu, tak? Że w starym bucie. O to chyba im chodziło. A może to jest trochę dwuznaczne, że w starym ciele na przykład? Takie jedno, ja bym powiedział, no ja bym powiedział, że nie wypada Rewia. Rewia nie wypada. W ciągu 11 lat wystąpiła w nich 8 razy? To nie jest, to nie jest dużo. W ogóle po pierwsze, a po drugie Agnieszka, come on. Wyłapałaś przez 11 lat 8 razy, gdy ona była w tych butach? Może ona... Ja myślałem, że ona codziennie w nich chodzi, wiecie, tak nie, przez te 10 lat. Ale ciekawe, czy ma jakieś zapiski, pani Agnieszka? Kiedy? O Jezu, albo chciała. To jest ten pokój, wiecie, który pokój, gdzie są te zdjęcia i te nitki wszystkie. Ta. No i teraz przenosimy się do czasów bieżących, 2020. Poczekaj. Jesteśmy w Superaku. Super. Raku. Tak, no. Bo to jest ten miesiąc raka, no. 12 lat temu została szczęśliwą posiadaczką oryginalnych plecianych butów z wężowej skórki. Skórki. I przez ten czas wiele razy udowodniła, że nie dość, że są wytrzymałe, to jeszcze pasują do różnych kreacji. Na dodatek są w świetnym stanie, co oznacza, że ich właścicielka bardzo o nie dba. O tym, jak bardzo są uniwersalne, mogliśmy się przekonać... Bardzo. Mogliśmy się przekonać, kiedy pani Katarzyna, zwana Katie Scheid, zjawiła się w nich w Warszawie, Warsaw City, gdzie pracuje na planie dziewczyn z Dubaju. Working girl. Kozaczki świetnie wyglądały nawet z płaszczykiem. Nawet z płaszczykiem. Płaszczyzykiem. A co to jest za płaszczyzyk? Ja nie wiem. Jak to jest? Ja też chcę. Płaszczyzyk brzmi tak zagranicznie jakoś. Płaszczyzyk. Brzmi tak, wiesz, bogactwo. Bogactwo. Ja chcę mieć płaszczyzyk. Kup mi płaszczyzyk. Tak. Inne gwiazdy powinny brać z Kasi przykład z Katie Scheid, znaczy się. No dobra, temat się wydaje taki, o co chodzi i po co w ogóle. Ale ja odkryłem pewną zależność. No. Kochani, no było w październiku 2019 roku i przypomnijmy sobie, jak zaczynała się ta prasówka z tymi butami tej Katie Scheid. Mówimy do was z przeszłości. Wyobraźcie to sobie. To jest dziwne. Oglądacie nas najwcześniej w poniedziałek po 20. I znacie już przynajmniej szacunkowe wyniki wyborów. Tak. My ich nie znamy, bo jeszcze wybory się nie odbyły u nas. Chyba wolimy tu zostać. Chociaż nie wiem. No właśnie, i tak źle, i tak niedobrze. Ale w skrócie chcieliśmy podziękować wszystkim cudownym w ogóle maniaczkom i w ogóle maniakom, którzy wzięli udział w wyborach. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że... Niektórzy... Niektórzy zniechęcali do tego. Niektóre piosenkarki? Czy coś takiego. Czy coś takiego. A teraz widzimy się w prasówce, którą my nagrywamy wcześniej. Jesteśmy z przeszłości. Jesteśmy z przeszłości, jak to oglądacie. Więc nie wiemy teraz, jaki jest wynik wyborów prezydenckich. Czyli... To się dzieje, ale to jest przypadek. Dlaczego wracają buty Katie Scheid tuż przed wyborami? Tuż przed wyborami. Co? Czy to jest jakaś manipulacja nami? To nie może być przypadek. To nie może być przypadek, no błagam cię. Czy one biorą jakiś udział w wyborach? Czy one są... Ja ci mówię, że to jest jakiś znak? Albo to jest jakaś manipulacja podprogowa, której nie kumam jeszcze. Tak, coś tam jest, tak. Enigma. Tak. Tam jest, trzeba to rozszyfrować. Nie, nie wiem, ktoś coś wie, jak ten płaszczyzyk. Płaszczyzyk jeszcze i te plecionki ze wężowej skórki. Snake. Nie ze skóry, ze skórki, moi drodzy. A wiemy, Snake podstępne. Właśnie. Taylor Swift. Carl. Więc ja nie wiem. Znaczy ja jestem troszeczkę taki, wiesz,
Trochę ja jestem trochę zmieszany, trochę jest wstrząśnięty. Ale dobra, wracając na chwilę do Katie Shape, no to ogólnie spoko, no. To dużo mówić. Znaczy, chyba też kiedy może wydawać, Boże, chodzić w butach, nie wiem, 10 lat czy coś takiego. No ale jak zakłada buty 4 razy do roku. Po pierwsze, a po drugie, jeżeli rzeczywiście jakby oni dwa i na przykład są takie trwałe i na przykład nie chce ich wyrzucać, ponieważ nie są zniszczone, to dlaczego miałaby to robić? Dokładnie, nie? Tak. Znaczy, ja ale wiesz, że dożyliśmy do takiego okresu w ludzkiej w ogóle w społeczeństwie, tak, że jeśli ktoś ma coś dłużej niż pół roku, to już jest wstyd. Ale nawet jak nie wstyd, to jest wielkie zamieszanie, że jak to się stało? Tak, tak. Albo jeżeli jak ktoś zakłada kilka razy to samo, to jest w ogóle i to można. Tak, dokładnie. I niby to jest takie pod przykrywką, że fajnie, fajnie, ale wiecie. Ale takie jak w kombajnie. Fajnie. Więc jakby bierzmy przykład z Katie Shay. I chociaż no nie wiem, co to oznaczają te buty, no bo one coś oznaczają, więc nie wiem, czy możemy tak mówić, właśnie, żeby brali przykład. Ale możemy brać z niej przykład, a nie z butów na przykład. A, ale, dobra. No ale też, nie wiem, tak z tych węży biednych. No ale jeżeli, no nie wiem, to jest takie skomplikowane wszystko. Ja jednak bym wężowej skórki nie zakładał. Nie. Nie, jednak wolałbym, żeby nie zabijali zwierząt. Chociaż węże zdejmują skórę, to może nie zabijają ich. Jezu, to jest taki temat skomplikowany. To jest dobra, muszę to skończyć. Dobra, Katie Shape jakby... Jeżeli jesteś Katie, to call me maybe i wyjaśnij, o co chodzi z wyborami i butami jakby. Nie, to po prostu stop już. To musi się skończyć. Musi się skończyć. Bardzo prosimy o natychmiastowe. Nie możemy, bo jesteś w majtkach. Nie możemy, bo jestem w majtkach. Musisz się zniżyć jakoś. Cały czas się zniżam. Poprosimy o kciuki, żebym nie musiał bardziej. Patryk ma urodzinki, więc po prostu możemy. O, możemy zagrać tak. Możemy wysępić kciuki w górę, bo inaczej po prostu. Okrągło 60 urodzinki. I to dzisiaj, w dzień prasówki. Ale oni mogą widzieć to już później, ale no kiedyś... Ale dzień premiery tego odcinka mam 60 urodzinki, więc bardzo proszę o 60 tysięcy kciuków. Twoje urodziny mogą zostać na zawsze już w tej prasówce. To prawda. Nieważne kiedy oglądacie. I już zawsze będę miał 60 lat. I zawsze musicie dać kciuka w górę, bo inaczej po prostu... jakiś po prostu, nie wiem, coś się stanie, ale jakaś pewnie tragedia. Coś tam. Co robisz? Czekam. Na co? Na ciebie. Czas na twoje imperium. Na moje imperium? Mi imperium? Mi imperium? Si. Claro. Tu imperium. Akito. Dobrze, co w twoim imperium? Słuchajcie, Antek Królikowski, wiecie, że mamy do niego słabość, a on tak. Do nas ewidentnie. Chyba musimy wspomnieć nasz super wywiad. A czołg? No, słuchaj, wszyscy chłopcy zawsze lubili się bawić. Nie wszyscy. Wojnę. Nie wszyscy? Nie. A którzy nie? Ja. Okay. No to jesteś ty i cała reszta. Chłopców, ty też lubisz się? Nie, nie lubię. Naprawdę? No. Kurczę, no dobra, w każdym razie dużo chłopców, których ja znam, lubią zawsze bawić się żołnierzami, wojnę. No pokaż paluszkiem, wszyscy lubią go to. A, tu. Po prostu jest mega drama, słuchajcie. Moje imperium dotarło, że się po prostu rozstał. Rozstał się po prostu. Ale nic nie zapowiadało miłosnej zapaści w życiu Antoniego. Przeciwnie, wiele wskazywało na to, że aktor w końcu wybrał kobietę, z którą chce związać się na stałe. Wiele. Wiele na to wskazywało. Wiele na to wskazywało. Na przykład to i tamto. Prawniczkę Katarzynę Dąbrowską był wpatrzony jak obrazek. Ojej. No właśnie. To jak Katie Shape w buty. No. No widzisz, no ale tak to jest. Po prostu ona nie umiała z nim wygrać. Nie umiała z nim wygrać. Tak się bawiła świetnie. Poinformowała o tym osobiście Katarzyna w internecie. W internecie samym? W internecie! Wiecie gdzie? Wiecie gdzie? Tam, w tym internecie. Właśnie tutaj. Dziękuję za to półtora roku. Napisała pod ich wspólnym zdjęciem na Instagramie, dodając, że nie są już parą.
Żeby nie było żadnych wątpliwości. Żeby nie było jakich wątpliwości? Żadnych. No. Wątpliwości? No wątpliwości. Antoni Królikowski jeszcze rozstania nie skomentował, ale gdzieś już go widziano z atrakcyjną, blond włosą aktorką. O. No dobra, to jeśli chodzi o blond włosą aktorkę, Puta? To przenieśmy się w tym momencie do internetu. A to tam, gdzie... tam? Ten, dokładnie w to samo miejsce. Tutaj powstał właśnie artykuł na Pudelku o blond włosej aktorce, ponieważ, nie wiem czy sobie to wyobrażacie, bo to jest błyskawka. Poczekaj, siedzicie? Ja siedzę. Antoni Królikowski pocałował w policzek koleżankę. Ale w który? W ten, który chciał, no. I który ona chciała. To już do ślubu. Ja ona myślę, że ona już jest. Ona jest w ciąży chyba. Bo to tak ja to, tak czytałem w jakimś chyba Brawo, że to tak się zrobiło. I kto to? Joanna Posta. Czyli Nemezis Sandry Kubickiej. Na Sandry Kubickiej jeszcze dzisiaj przyjdziemy. Ale słuchajcie, tylko u nas ludzie się pocałowali w policzek. Nie, to jest po prostu, dla mnie przesada to jest. To jest po prostu totalnie. Tak się ślubem. Ale za to w Rewie. To jest dopiero temat z Antkiem. Trewia wywnioskowała, że, ogłośmy to światu. Tak, zróbmy to. Anty Królikowski wrócił do Julii Wieniawy. Prosto. Posłuchajcie, okazało się, że Julia Wieniawa i Antek Królikowski, trzy kropki, wiecie, znów się spotkają. Zagrają razem główne role w nowym filmie Miłość na cztery łapy. I jak się dowiadujemy, bohater grany przez Antka będzie walczył o serce bohaterki, którą wcieli się Julia. Czy więc namiętność z ekranu przeniesie się do prawdziwego życia? Oboje są w końcu dzisiaj wolni i dojrzalsi niż kilka lat temu. A z tego, co ich spotkało, na pewno wyciągnęli wnioski. Boże, to już było kilka lat temu? Nie wiem. Nie, to chyba było w zeszłym roku. Tylko się tak wydaje, ale nie wiem, może nam się... A ten czas tak leci, słuchajcie. To tylko praca, zastrzegł pytany o to aktor. Ale Rewia się nie poddaje. Rewia się nie poddaje, moi drodzy. I kończy artykuł tak. Znając jednak tych dwoje, można być pewnym, że wszystko może się jeszcze wydarzyć. Była taka piosenka. Lipińska napisała? Lipińska napisała scenariusz do ich życia. Wszystko się może... I to jeszcze ten artykuł napisała Kozidrak-Bata. Kozidrak-Bata jest podpisany, czyli Kozidrak-Bata. Ona po prostu z tej tęsknoty za męskim dłonią to po prostu pisze taki romans. Romans. Rotyka. Romans. Jest jakiś tutaj po prostu ten... Macho kobiety nie wybaczą. On totalnie. To już Schachermacher tutaj jest totalny. On był z nią, później ona była ale, z albo tym, jest, a może to... Ten dobra, jest tu, kilka później opcji. Oni ten tu, tak. A może to teraz. Jest po prostu takie, wiesz, poliamory. Poliamory? To jest takie, wiesz, znaczy się. Trendy, cool jazz. Trendy. Ale wiesz, podoba mi się też ten ton oczywiście, klasyczny, no. Że każda gazeta pisze, że on się spotyka z kimś innym, wspominają, że z kimś się spotykał i że w ogóle jeszcze będzie się z kimś spotykał i są tacy good job, tak. Antek. A jak pisali z pół roku temu o tej Wieniawie, że rozstała się i dopiero to było takie już z następnym? Tak, wiadomo. No naprawdę Julia, trochę zbastuj. Tak. No trochę Rewia, wiecie co. Ale słuchaj, a ona jest co? Też te? Ona soltera? Single and ready to mingle. No właśnie. A ja nie wiem, czy ona już tego chce. A skąd wiesz? A pytałeś się, może chce. Nie mów jej, co ten. Nie, Julia, nie, nie chodź drugi raz do tej samej miski. Nie, bo tam już jest brudna woda. I tam prostu... trzeba ją wylać i to wszystko jest dużo roboty. I trzeba nastawić pranie. No, nowe. Nowe to trzeba, bez sensu. Skoro zapowiedzieliśmy już Kubicką, to jakby... Our BFF. Our BFF. Oh. Sandra Kubicka. Miss you, baby girl. Miss you, baby girl. Sandra Kubicka ma teraz partnera.
Sandra Kubicka ma dużo czasu, gdy już nie bawi się zwierzątami. Tak, ma dużo czasu, na przykład ma czas, żeby w jakimś portalu obgadywać byłego partnera. Mm-hmm. No to takie fajne, prawda? Jak się tak się rozstanie, udzielasz wywiadu, że nie było fajnie. No. Może... By, że się co chwilę chwaliła, jak fajnie jest jej podróże, i romanse, tak. I zaręczyny, odwoływanie zaręczyn. Na jachcie byli, dostała prezenty. Takie życie, wiecie, skromne dziewczyny. A ugadała go. Mm. A partner, chociaż za granicą. Si. No właśnie nie si, chyba jest. Jest. To jakby chyba Google Translate tam zadziałał dobrze. Teraz takie czasy. Przeczytał i się ustosunkował, moi drodzy. No. Cała historia polega na tym, że Kajo, czyli były chłopak Kubickiej, spotyka się teraz z inną dziewczyną, która akurat tak się stało, że jest Polką. No więc Kubicka wydzieliła... Dziwne. No więc Kubicka udzieliła wywiadu, że hurdur, że ona jest do niej jakoś bardzo podobna, ta nowa dziewczyna tego jej byłego i że coś tam... I to ma jej zrobić operację plastyczną. I ona powiedziała coś takiego, że ona jest brylantem, a tamta jest srebrem. Serio. Trochę niezręcznie. Trochę obrzydliwie niezręcznie, ale no okej, okay, no każdy ma własną moralność. No więc Kajo się postanowił odnieść do tego. Mówiąc wprost, poznałem Wiktorię 2 tygodnie temu, nie widziałem ani nie słyszałem o niej wcześniej. Powiedziałem Sandrze, że ta Polka w Miami to Aleksandra, nie Wiktoria. Sandra zaczęła rozmawiać z Wiktorem, aktualnym chłopakiem, gdy była w moim domu na 3 tygodnie przed jej wyjazdem, a ja piszę to tylko dlatego, że wy Polacy musicie znać prawdę i rodzaj osoby, którą ona jest. Zawsze będzie starała się wyglądać dobrze, niszcząc innych, ale wybrała niewłaściwego faceta, aby to zrobić. Próbowałem zerwać z Sandrą od grudnia, wszyscy nasi przyjaciele i rodzina wiedzą o tym, ponieważ są świadkami, a wiele działań Sandry było bardzo przerażających, że nawet grozi jej śmiercią, jeśli ją opuszczę i dlatego próbowałem, aż w końcu zdała sobie sprawę, nie było tu dla niej nic więcej. Więc teraz masz prawdę, którą zasługujesz poznać i jedynym powodem, dla którego mówię wam, jest to, że nie mogę znieść tutaj miejsca i patrzeć, jak próbuję zbudować swój wizerunek oparty na kłamstwach. Kocham was wszystkich i do zobaczenia wkrótce. Wow. To jest spill the tea. To jest spill the tea. Po pierwsze chciałbym zauważyć, że mimo, że jakby czuć, że to jest Google Translate i jakby trudno ale mieć... Ale super to zrobił, jakby ale... jest taki savage. Ale trudno mieć też, wiecie, pretensje do kogoś na świecie, że nie mówi po polsku. No. Ale i tak według mnie jest bardziej po polsku, mimo że z Google Translate. Niż Sandra? Niż Stu Barton. O Boże! Który mówi po polsku! O Boże, memories. A nie uważasz, że to świadczenie jest bardziej po polsku niż jego oświadczenie? Mówi po polsku, po angielsku. Dobra, ale co do treści, więc okazuje się, że Sandra w ogóle pomyliła jakieś 2 Polki, które są w Miami i myślała i chciała budowalić, więc go zeswatała z jakąś jedną. Tak. On jest w ogóle z jakąś inną dziewczyną. I w ogóle o co jej chodzi? Po co ona gada o tym, skoro jest taka szczęśliwa bez niego? No, Sandra jest znana przede wszystkim z tego, że znęcała się nad psem. Tak. Więc... No i robienie zamieszania dookoła siebie. Tak. Więc być może chce zabłysnąć czymś nowym i tym czymś jest publiczne, niskie obgadywanie byłego chłopaka. Nie wiem, czy to jest fajny pomysł na karierę, ale na pewno... Jest jakiś pomysł. Jakiś jest to pomysł. No, trudno jej tego odmówić. Więc no, trzymamy kciuki. Widać, że pan Kajo się nie poddaje. Super. Sandra odpowiedziała. Bo jakby rozumiem, że ma sporo wolnego czasu. Nie ma do ukrycia i chce się wyjaśnić. Zagrała w 2 nuty. Po pierwsze, że miała depresję. Mm-hmm. A po drugie, że tutaj jest takie zdanie, przepraszam kobiety, które musiały dzisiaj przeczytać, jak w internecie potrafi poniżyć mnie mój ex. Czyli jeszcze, że wiesz, że po prostu znajdzie się na... Czyli ona przeprasza kobiety wszystkie za to, że ktoś o niej źle pisze, a ktoś o niej źle pisze, czyli pisze prawdę, po tym, gdy ona poniżyła jakąś totalnie niewinną dziewczynę. Tak, ale ona jeszcze pisze tutaj, że wybaczam Kajo wszystko, ale przede wszystkim sobie, że tak długo pozostawiałam ślepa. Więc tak, tok myślenia Sandry Kubickiej. Mhm. Rozstaję się z facetem, było różnie, nie wnikam czyja to wina i wiecie, różnie mogło być.
rozstali się. Ma nowego faceta, w ogóle jest szczęśliwa. Fajnie, życzymy je wam jak najlepiej. No, oczywiście. Więc idzie do tego portalu Pomponi, gdzie obgaduje swojego Elksa i śmieje się, że jego obecna dziewczyna, której nie zna, jest gorsza od niej. Na co jej ex staje okoniem i jakby pisze, jak było z jego punktu. Z jego strony. Więc ona na to odpowiada i ma pretensje do niego, że skomentował to, co ona powiedziała. Czyli stawia się w roli ofiary. Mimo, że to ona zaatakowała. I to jeszcze w taki sposób, no, bardzo niski. Jak na taką osobę international, to brzmi bardzo polsko. Bardzo polsko. Myślę, że można to pozostawić tak. Powodzenia. Powodzenia. Powodzenia, Sandronia. Dobra, w tym tygodniu mianujemy This Beach po długiej debacie Patryka. Tak. Ponieważ chyba nikt nie zasłużył aż tak bardzo. A ja mam 60. urodziny. Jeszcze raz o tym wspomnijmy. Teraz, jeżeli już polajkowaliście, to teraz trzeba jeszcze zasubować i udostępnić chyba. I napisać komentarz i jeszcze coś można zrobić. Tak. Wszystko. Macie zrobić wszystko po prostu. Tak. Dla Patrynia. Dla Patrynia. To była prasówka. Teraz końcówka. No to jakby... Słuchaj, no... co jakby... To... Jakby. Dzieje się. Życie miłosne po prostu rozkwita. Albo właśnie... Albo robi... Albo chce wypączkować i stać się takim pięknym krokusem. Najwyższa polka, już lato mamy. Ale nie ma kto podłać tego krokusa, no, jak u Beaty. Beata, my wierzymy w ciebie w nieskończoność. Po prostu... My wierzymy w infinity. Ty musisz po prostu uwierzyć w siebie. Na pewno... gdzieś ktoś tam jest, a myślę, że nawet i trzymamy kciuki, bo jesteś super zdolną, piękną kobietą i zyskujesz na piękne uczucia. Oczywiście, tak samo jak... Kasia, życzymy ci takiego uczucia, jakie Katie Shape darzy swoje 12-letnie kozaki ze skóry węża z miubiu. Tak, właśnie tak. Takiego uczucia ci życzymy. Tak, właśnie. No, a co do uczucia, no to jeszcze wiesz. No nie da rady, widzicie, ci młodzi ludzie po prostu. No. Ściub, ściub, nie potrafią, tak jak te kozaki, tak być po prostu wiernie, tylko tu raz, tam, skaczą, jak skaka na kwiatek po prostu. Albo jak Anka na Julię, no. Jak węże jakieś po prostu, no. I wiecie, o co tutaj chodzi. Węże skaczą? Kto z kim jest? Czy węże skaczą? Nie. Jeżeli pająki skaczą, to węże na pewno skaczą. Czy są skaczące węże? Proszę nam pisać w komentarzach. Tak samo jak tutaj widzisz pani Sandra, no ona też nie wie, z kim się spotyka jej ex, a bardzo by chciała wiedzieć. Tak myślę, że po prostu Antek Królikowski też chciałby wiedzieć, z kim się spotyka, ale już pani sam nie wie. Sandra Kubicka nie wie, ale chętnie się wypowie jak coś. Oczywiście, to jest pewne, to jest oczywiste. No. Ale jeśli się wypowie, to, to nie wolno odpowiadać, bo wtedy jej będzie przykro. Tak, bardzo, bardzo sad face, no. No. Ale my nie kończymy z sad face, ponieważ mam 60. urodzinki, być może ostatnie. O, to jeszcze prasóweczka po prasóweczce urodzinkowej. Tak, musimy jeszcze nagrodzić urodzinkową prasóweczkę po prasóweczce. Więc dziękujemy wam. Tak. Do zobaczenia w Polsce. Dbajcie o swoje kolana. Pa, pa! Pa!